W Małym Płocku odbyły się dożynki gminno-parafialne. Tegoroczne Święto Plonów tradycyjnie rozpoczęła msza święta. W tym dniu oddajemy cześć Panu Bogu i rolnikom, bo dzięki nim nie zabraknie na polskich stołach chleba. Dzięki nim możemy być spokojni o naszą żywność. No to jest bardzo piękna taka uroczystość, gdzie wszyscy mieszkańcy się zbierają i goście. Reprezentują się również koła gospodyń wiejskich, przedstawiają swoje imieni. Także to taka wdzięczna i miła uroczystość. Również inne koła się wystawiają i przedsiębiorcy się wystawiają. Także to dla nas jest bardzo miłe, że możemy wspólnie dzisiaj tutaj pobawić się. Wśród zaproszonych gości pojawili się przede wszystkim rolnicy z gminy Mały Płock, mieszkańcy, ale także parlamentarzyści i samorządowcy. Samorząd wspiera rolników i dba o to, aby te efekty działalności rolniczej były jeszcze bardziej widoczne. Na mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za obfite plony. Dzisiaj spotykamy się na uroczystości, gdzie dziękujemy rolnikom, którzy tworzą to. Szczególnie gmina Mały Płock skupia wielu ludzi, którzy mają na sercu rolnictwo. Lokalne grupy działania bardzo plężnie, klej namiotem i mlekiem płynąca. Ale różne wymiary działalności społecznej na rzecz rolnictwa, na rzecz infrastruktury rolniczej, różnego rodzaju działalności okołorolnicze, które sprawiają to, że ta gmina jest pięknieje, coraz lepsze efekty działalności rolniczej. I myślę, żeby dziękować dzisiaj i troszczyć się ustawicznie, codziennie o rolnictwo, jak trzeba, te interwencyjne działania rząd polski robi, samorządy również wspieramy rolnictwo. Myślę, że województwo podlaskie robi to, co powinno robić i lepsze czasy na pewno nadejdą na rolnictwo, bo co roku to jest lepiej, ale musimy dbać o to, żeby ta opłacalność rolna systematycznie podwyższała się, żeby rolnik miał tą satysfakcję ze swojej działalności. I daj Boże, żeby tak cały czas było, bo jeżeli będzie wszyscy się troszczyć o rolnictwo, a to jest nasz dziedzictwo narodowe i taki skarb narodowy, także musimy jako wszyscy obywatele naszej ojczyzny dbać o rolnika, bo rolnik to nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Mówi się, że rolnicy nie mają swojego święta, bo nie mają czasu świętować, ale jest jeden dzień w roku, kiedy ich ciężka praca jest szczególnie doceniana. Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Dożynki to przede wszystkim taki czas, kiedy dziękujemy Panu Bogu za zebrane plony, ale rolnikom za ich ciężką pracę. Oczywiście korzystając z tego, że są dożynki w Małym Płocku, spotykamy się wszyscy, by wspólnie świętować, integrować się, rozmawiać o tym, co ważne, bo rolnictwo to ciągłe wyzwania, to pogoda, ale też rozwiązania prawne, te płynące z Unii Europejskiej, ale też te tworzone tutaj na miejscu. Jako poseł z województwa podlaskiego zawsze starałem się na pierwszym miejscu dbać, zabiegać o podlaskie rolnictwo, które jest naszą chlubą i marką i tak musi zostać. Wszyscy dziękujemy Panu Bogu, jak również rolnikom za tegoroczne plony, bo myślę, że polscy rolnicy zasługują na te podziękowania, bo dzięki polskim rolnikom nam nie zabrakło nigdy chleba i nigdy tego chleba w Polsce nie zabraknie, bo nasi rolnicy to są rolnicy na bardzo wysokim poziomie, produkujący bardzo zdrowo i żywność, która się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem na rynkach europejskich, światowych, ale również tu w kraju. I to jest właśnie taki moment, gdzie raz w roku możemy tym rolnikom podziękować za to, tym wszystkim, którzy pracują na rzecz rolnictwa, bo to nie tylko rolnicy, ale również władze samorządowe, instytucje, które działają na rzecz rolnictwa. To jest ich święto i należy to święto szanować przede wszystkim i się dobrze bawić, bo święto to jest właśnie po to, żebyśmy się również bawili i integrowali. W Małym Płocku podczas dożynek swoje stoiska prezentowały również koła gospodyń wiejskich. Członkinie kół są ambasadorkami folkloru, miejscowej tradycji, kultury i kuchni. Pozdrawiamy wszystkich rolników i właśnie wielki, wielki ukłon w stronę ich pracy, pracy, która przynosi dobrostan dla każdego z nas. Pracy, która jest pracą szlachetną, tak jak pięknie w liturgii na mszy świętej powiedział ksiądz, od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Bardzo mi się to motto podobało. Ono jest tak szalenie wymowne. Dziś mamy czas dobrostanu, dobrobytu, aby te czasy trwały na wieki w naszej Rzeczpospolitej. Oby te czasy
były wyznacznikiem właśnie rozwoju, rozkwitu całej naszej ojczyzny i oczywiście rolnictwa. Poza sceną było wiele atrakcji, a mianowicie park dmuchanych zabawek, stoiska handlowe z jedzeniem, zabawkami czy wyrobami ręcznymi. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali zajęcia umuzykalniające, które poprowadzili Żaklina i Michał Olchowik, czyli Bobobit. Z zaproszonymi gośćmi mama śpiewa, tata gra. Nas jako instruktorów gordonowskich, ponieważ nie występujemy dzisiaj tylko jako łomżyńscy gordonowcy z moim mężem, ale również zaprosiliśmy do współpracy duet Mama Śpiewa, Tata Gra, który jest znany między innymi teraz właśnie z telewizji, ponieważ udzielali również tam wywiadu na temat roli zajęć muzykalniających, właśnie takich gordonowskich i jak ogromny, wspaniały i dobroczynny wpływ mają nie tylko na rozwój muzyczny dzieci, ale również na ogólny rozwój i ogólną integrację całych rodzin właśnie poprzez muzykowanie. I dzisiaj właśnie jesteśmy w takiej wspaniałej roli, że możemy wykonać koncert gordonowski tutaj dla rodzin z małymi dziećmi do lat 6. W muzyczny świat z tradycyjną pieśnią kurpiowską zabrała nas kapela Dziki Sad, w której skład wchodzą Agnieszka Zielewicz, Paweł Zielewicz i Michał Olchowik.